Hej, witajcie, tu wasz ulubiony kanał megadyskont.pl, a w tym odcinku przed wami sprytna plastelina w kolorze czystego złota. Spójrzmy na pudełko, na przodzie mamy logo, głowę naszego magika. Z tyłu znajdziemy informacje na temat funkcji każdej plasteliny, niestety one są wymienione ogólnie. Nie dotyczą każdej pojedynczej plasteliny z zestawów. I tak oto funkcje skakania jak piłka, rozbijania się, rozciągania, a także urywania jak papier. Każda plastelina znajduje się w specjalnej puszce z oznaczeniem koloru, także funkcji. Wszystkie plasteliny z serii mają podobny motyw. Ja tutaj przedstawiłem wam inne plasteliny z tej serii. Magnetyczne, ektoplazmy, przezroczyste. Skupmy się jednak na naszym produkcie. Otwórzmy zawartość pudełka i naszym oczom ukazuje się plastelina w kolorze złota. Niesamowicie się mieni. Ma kawałki brokatu, różne odcienie koloru złotego. Chciałbym tutaj wspomnieć, że plastelina sama rozlewa się w pudełku, dostosowuje się do jego kształtu, gdy ją odłożymy na swoje miejsce. Rzućmy jeszcze okiem na naszą plastelinę. Wygląda naprawdę niesamowicie. Spróbujmy wyjąć naszą plastelinę z puszki. Udało się. Plastelina jest bardzo ciekawą masą. Niestety producent nie ujawnia nam szczegółów na temat jej składu. Jest bardzo miękka. Możemy z niej lepić różne formy, ale także, co wam teraz pokażę, możemy zagniatać do niej powietrze, tworząc balony. Chciałbym tutaj też podkreślić, że plastelina strzela, gdy ją zgniatamy. Jest bardzo rozciągliwa, jak widzicie na załączonym obrazku. Możemy ją rozciągać tak naprawdę w nieskończoność, choć te cienkie nitki, które widzicie, one szybko same pękają. Kolejną funkcją jest rozrywanie plasteliny jak papier. Mamy to też podane na opakowaniu. No, nie zawsze się to dokładnie udaje. Musimy zrobić to zdecydowanym ruchem. No i mamy dwie części. Zagniatamy plastelinę, ona świetnie się łączy. O, teraz łatwiej wyszło przerwanie. Teraz pokażę wam kolejną funkcję, jaką spełnia nasza plastelina. Zrobimy kulkę. Będzie to przypominało piłkę kauczukową. I w sumie ta funkcja jest taka sama, ponieważ nasza piłka świetnie się odbija. Co prawda mam tutaj mało miejsca, żeby wam to zaprezentować, ale posiadając ten produkt możecie sprawdzić to sami. Z naszej plasteliny możemy lepić różne formy. Ja spróbuję tutaj ulepić wam jakiegoś ludzika, aby pokazać wam, że nasza masa jest bardzo plastyczna. Możemy z niej zrobić tak naprawdę wszystko. No, widać jakiś zarys, ręce, nogi, głowa. No i możemy rozciągnąć ręce. Nasz ludzik wtedy wygląda bardzo specyficznie. I tak oto prezentuje się nasza plastelina. To wszystko w tym odcinku. Ja zachęcam was do oglądania pozostałych filmików na naszym kanale megadyskont.pl. Do zobaczenia, cześć!